Witajcie kochani, dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Kamiński. Krzysztof reprezentuje barwy Jubilo Iwata. Jest to drużyna z najwyższej klasy rozgrywkowej w Japonii. Krzysztof, na początku chciałem pogratulować pięknej żony i życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dzięki, że się zgodziłeś, bo Krzysztof jest bardzo tutaj zajęty. Mam bardzo mało czasu, zaraz ucieka do Japonii. Krzysztof, chciałem się zapytać, czemu ten kierunek wybrałeś? Czemu akurat Japonia? Czemu ten kierunek? Grałem, zanim wybrałem się do Japonii, zanim zdecydowałem się na ten ruch, grałem w Chorzowie. W Ekstraklasie byłem tam już 2,5 roku. Wcześniej grałem w pierwszej lidze w Płocku. No i po różnych perypetiach w Chorzowie, powiedział, w lepszych i gorszych chwilach, zdecydowałem się na ten dosyć odważny ruch. Dużo nie miałem informacji, musiałem szukać informacji po znajomych i miałem ten plus, że z Legii Warszawa scout, który aktualnie również pracuje na Legii, Radek Kucharski, troszeczkę mi rzucił światła na kierunek japoński i zachęcał, szczerze zachęcał. Przedstawiał jakby plusy tej decyzji, plusy przedstawiał jakby wizerunek japońskiej ligi, poziomu. To mnie zachęciło, miałem więcej informacji, mogłem bardziej świadomie podjąć tę decyzję. No i zdecydowałem się, czy mogę śmiało powiedzieć, z perspektywy czasu było świetną decyzją, bo rozwinąłem się pod względem piłkarskim, pod względem mentalnym przede wszystkim też, więc na pewno jestem lepszym bramkarzem. No i jakby nie patrzeć też, to jest ogromne doświadczenie, które zebrałem w tym czasie, co na pewno prezentuję również na boisku. Jasne, tylko jak chodzi o ligę japońską, ten poziom jest według mnie, bo też staram się śledzić, też oglądałem Twoje interwencje na YouTubie albo przez różne kanały, które tam transmitują, bo u nas w Polsce jest to niestety... No nie mamy za dużo informacji, dokładnie, dostępności do tego. Też godziny meczy, to jest godzina... Tak, jest 8 godzin różnica. Właśnie. Więc to jest problem. Tak. No i to jest taki mały problem, bo jak byłeś w Ruchu Chorzów, pamiętam, że pisali o Tobie w gazetach, że jest młody, perspektywiczny, w perspektywie jak grę o reprezentację. Czy ten wybór nie trochę Ci nie zaprzepaścił tej szansy, żeby trener Nawałka czy inni trenerzy Cię mogli lepiej zmonitorować? Bo ja widziałem, że na przykład najmniej bramek masz kuszonych w całej lidze i też dziwi mnie, że nikt się nie interesuje i nie próbuje. To nie jest już odległość taka, że nie wiadomo, że nie można tam pojechać, porozmawiać, pooglądać meczu. Zgadzam się, to nie jest, nie sądzę, żeby to było, żeby można było powiedzieć, że to jest jakby zaprzepaszczona szansa na grę w reprezentacji, ale trzeba też mieć tą świadomość, że mamy tą pozycję bardzo mocno osadzoną. Teraz jakby robi się powoli jakaś przestrzeń, jeśli chodzi o miejsce numer 3-4, ze względu na zakończenie reprezentacyjnej kariery Artura Boruca, na problemy w klubie Przemka Tytonia, no Łukasz Krótki też nie gra, ale raczej to jest też jakiś perspektywiczny bramkarz, więc ta pozycja jest mocno obsadzona i też trzeba mieć tego świadomość, ja również mam tą świadomość, ale też czuję się mocny i wiem, że tylko pracą można to osiągnąć, a jeśli mówimy o poziomie Ligi Japońskiej, to jeśli chodzi o bramkarza, to moim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek ze względu na jakby specyfikę tej ligi, bo zawodnicy są bardzo szybcy, bardzo techniczni, więc można też rozwinąć jakby rozwinąć się piłkarsko w kierunkach, w których jakby w Polsce jest trochę ciężej pod względem jakby techniki, można rozwinąć walory, na które jakby troszeczkę po macoszemu traktujemy tu u nas na naszym podwórku, więc pod tym względem na pewno można postawić krok bądź kilka do przodu. I ja też tak się czuję. Czuję się, jak już powiedziałem, mocniejszy, lepszy. Przede wszystkim pewność siebie, to u mnie na pewno wzrosło. Więc sam po cichu tak staram się robić wszystko, żeby jeszcze zaistnieć, znaczy zaistnieć, żeby pukać, tam przypominać się tym naszym trenerom. Mogę tylko to robić ciężką pracą i jakby osiąganymi rezultatami, co dalej robię i będę robił, czy będę dalej w Japonii, bo mam jeszcze kontrakt i tam prawdopodobnie jeszcze zostanę. Czy jakbym pojawił się, wrócił do Europy, do jakiejkolwiek ligi, to będę robił to samo i to jest kwestia tylko tego, czy ktoś na mnie spojrzył łaskawie bądź mniej łaskawie, ale ja w jakiś sposób mogę zmusić swoją postawą do tego, żeby jednak spojrzeć na tego konkretnego bramkarza. Zgadza się. Jeżeli chodzi o bramkarzy, to w Japonii podobno, no, tak jak Artur Boruc, Jerzy Dudek, to raczej traktuje się jako Polaków, że to
świetni bramkarze i są mile witani. Też czytałem ostatnio, kibice też lubią z tobą sobie zdjęcie zrobić. Chodzi mi o to, że jak przychodziłeś do klubu, do Ligi Japońskiej, czy była jakaś różnica w treningu? Czy jest ciężej, czy jest tak samo trenują jak tutaj w Polsce? Znaczy, odniosę się najpierw do tego, że tak, mamy tą renomę tej polskiej szkoły bramkarskiej. Wtedy jak przychodziłem, to oczywiście Artur Boruc, przede wszystkim Jerzy Dudek. Cały czas to był jakby, no Jerzy Dudek bardziej jako żywe wspomnienie tej Ligi Mistrzów, tego finału Ligi Mistrzów, więc tak, no to było, to o tym się mówiło. A jeśli chodzi o różnicę w treningu, no na pewno bardzo duży nacisk na grę nogami, to przede wszystkim. Mobilność w bramce i ustawianie się, na to bardzo, bardzo duży nacisk, bo nie ukrywajmy się, no jeśli dobrze się bramkarz będzie ustawiał, to jest w stanie sobie bardzo, bardzo ułatwić życie. No i szybkie wznowienie, dokładne szybkie wznowienie, to już ta gra nogami i nie tylko, bo jak mówię, no, to nie tylko wznawia się z ziemi nogą, ale również i ręką, więc to są takie jakby na to naciskane detale, na które bardzo naciska się w treningu. I dlatego mówię po sobie, że w Polsce no, od bramkarza jakby nie wymagało się, gdy ja byłem trenowany, nie wymagało się tego, żeby idealnie wprowadził w tempo piłkę do zawodnika na 20, 30, 50 metrów. Po prostu chodziło o to, żeby bramkarz jak najszybciej wznowił daną strefę, mhm. a nie na konkretnego zawodnika. A tam ode mnie tego wymagano i w pierwszym roku musiałem nad tym troszeczkę popracować, ale później już jak widzi się te rezultaty, które przychodzą, to ta praca sprawia coraz więcej przyjemności i satysfakcji. Jakbyś mógł powiedzieć taki, bo z tego co słyszałem, to wszyscy w szatni, przed szatnią, idąc do klubu, jadąc metrem, wszyscy mają telefony i się tymi telefonami po prostu zajmują, zamiast ze sobą normalnie porozmawiać. Jeżeli chodzi o szatnię, czy wy ze sobą w ogóle rozmawiacie, czy jakieś żarty takie z szatni, jasne, mógłbyś jakiś zdradzić? Taki... Żart z szatni, to akurat ciężko mi cokolwiek przytoczyć, bo Japończycy mają to do siebie, że ich poczucie humoru jest no, nie do ogarnięcia przez nas Europejczyków, zupełnie inny humor po prostu, mhm. To dla nas nie jest w ogóle śmieszne, ale jeśli chodzi o te telefony, tak, używają tego bardzo dużo i na pewno więcej nawet niż my, i jest racją, że w szatni często po prostu trafisz na odpowiedni moment, czyli jakieś nie wiem, 10 minut do treningu, 5 minut do treningu, kiedy już ci zawodnicy są w pełni przygotowani, już zeszli z siłowni, przygotowali się do treningu i czekają już tylko na to, żeby wyjść, czyli to jest takie, nie wiem, parę minut, takie martwe parę minut, gdzie już nie, trochę wszystko co miałeś zrobiłeś, masz takie 2-3 minuty luzu. I wtedy trafisz właśnie w ten moment, że możliwe, że nawet 90% zawodników będąc w szatni będzie akurat z telefonem. To jest racja, ale często przed meczem mamy też sytuację tuż przed meczem, nie wiem, pół godziny do meczu, już jest po odprawie, już tam niektórzy indywidualnie się rozgrzewają, już skończyli rozgrzewkę i już indywidualnie tylko się rozgrzewają. To wyciągają telefon i sobie tam coś robią. Oczywiście to nie jest coś, że odpali Instagrama i będzie lajkował wszystkie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To bardziej jest kwestia tak, że w pełni są świadomi swojego profesjonalizmu i mają zaufanie do tego, że ten zawodnik, jeśli on to lubi, to on to robi dla siebie i to jak sobie jest jego, załóżmy, rytuał do meczu. I on się do tego przygotuje i jemu ten telefon nie przeszkodzi w tych przygotowaniach. Mają takie zaufanie, że zawodnik jest profesjonalistą i on jak najlepiej będzie mógł, tak się przygotuje do spotkania, do swojej pracy. Więc tak, z telefonami bardzo dużo, ale to jest kwestia, to jest w granicach rozsądku, tak. Mi się też często zdarza, pamiętam w ruchu, było tak, że przyjeżdżałem na stadion i już wysyłałem ostatniego SMS-a, czy to do dziewczyny, czy gdziekolwiek, z kimkolwiek rozmawiałem, no jeżdżam na stadion, wyłączam telefon. No bo po prostu kary były za używanie telefonu w szatni. A tutaj, znaczy tutaj w Japonii często jest tak, że wychodzę na rozgrzewkę i piszę na przykład do już mojej żony, no idę na rozgrzewkę, za 5 minut wychodzę na mecz. Nie ma czegoś takiego, że nie wolno ci tego robić. Oczywiście no, nie wolno wyciągnąć telefonu i podczas odprawy zadzwonić sobie do kogoś i pogadać. Ale to jest wszystko w granicach rozsądku i jeśli jest się profesjonalistą, to można wszystko pogodzić. Właśnie wracając do kar, chciałem się zapytać, czy miałeś już przyjemność, znaczy nieprzyjemność, czy byłeś już strzyżony, że tak powiem? Czy już zasłużyłeś na to, czy jeszcze zachować? Znaczy to nie jest udało się, nie udało, to musiałbym naprawdę coś zrobić, coś złego zrobić, bo to jest dla nich symbol, tak już kiedyś mówiłem, że to jest dla nich symbol takiego nowego początku, nowego startu, to trzeba samemu w sobie jakby coś się przeskrobało, tak? Coś, to nie było jakieś tam jakaś drobnostka, ale coś jakiś większy, załóżmy, wybryk. I to w sobie Japończycy tak po prostu dochodzą, no chyba jednak zrobiłem coś złego, jestem gotowy na to, żeby
żeby się poprawić. I to jest takie postanowienie poprawy i to jest takie też świadectwo dla innych wokół, wkoło, że jednak ja jestem od tej pory już będę lepszy. No i oni wtedy strzygą się no może nie na zero, ale na tak 1-2 milimetry. I w klubie już miałem dwie takie sytuacje, że dwóch zawodników już się ostrzygło. No ale jak dotąd z tego co słyszę, to już to jest takie świadome postanowienie poprawy i już z nimi nie ma najmniejszego problemu. A to nie były jakieś wielkie wybryki, bo to jeden zawodnik nie przyszedł na... Spóźnił się na trening, na pół godziny na trening się spóźnił, więc zazwyczaj to się kończy tak, że to jest kara finansowa i wszyscy o tym zapominamy. A drugi młody zawodnik po prostu któregoś razu nie złapał się do kadry i w czasie, w godzinie meczu, zamiast oglądać mecz w telewizji, to gdzieś ktoś go tam sfotografował gdzieś ze znajomymi, no, nie wiem, w restauracji, barze, gdziekolwiek i o to się rozeszło. Więc jesteś teraz na takim etapie życia, że zakładasz rodzinę. Czy planujesz wrócić do Europy, czy jednak Japonia to jest twój drugi dom i chciałbyś tam na dłużej trochę zostać? Jeśli chodzi o przyszłość, to tak jak już powiedziałem, mam kontrakt jeszcze do końca 2019 roku w Japonii. Z tego co wiem, no, jakieś są rozmowy odnośnie przedłużenia. Klub chciałby zasiąść do rozmów, ale ja też chciałbym się rozejrzeć. To jest jasne, że chciałbym też kiedyś wrócić do Polski, więc będzie taki moment w karierze, że będę się rozglądał i w tym kierunku. Aktualnie jest mi bardzo dobrze w Japonii i mam ten komfort, że nie mam ciśnienia na to, żeby zmieniać klub. Oczywiście mogę zdecydować się, chciałbym być bliżej, chciałbym zmienić kulturę, chciałbym zmienić cokolwiek, ale nie mam takiego jakby wewnętrznego ciśnienia. Jedynie co, to jedynie chodzi o pod względem piłkarskim mógłbym cokolwiek zmienić, ale to też nie jest tak, że muszę. Więc jeśli pojawi się interesujący pomysł, interesujący projekt, interesujący kierunek, to będę go rozważał oczywiście, ale jestem na tyle zadowolony jakby z aktualnego mojego stanu, że nie mam takiego wewnętrznego ciśnienia, że muszę coś zmienić, muszę szukać innej opcji, bo tak jak już powiedziałeś, no, ten sezon był bardzo dobry. Cały czas może być lepiej, bo nie udało mi się do tej jednastki dostać. Liczę, że w przyszłym roku to się uda. I cały czas mam te swoje jakieś cele w głowie, do których chcę dążyć i które chciałbym zrealizować, tak jak przy tej kadrze mówiliśmy. Więc mam jeszcze parę rzeczy do zrealizowania, paru osobom coś do udowodnienia, więc cały czas mam te kolejne cele. Czy to będzie w Japonii, czy gdziekolwiek indziej. Każdy ma swoją ścieżkę, którą może osiągnąć do nicy. Nowy rok, nowe możliwości, w takim razie życzę Ci, żebyś do pierwszej jedenastki rundy, całej sezonu trafił, żeby trenerzy kadry też przyjrzeli się, że mamy dobrego, młodego bramkarza, który jeszcze może pokazać na... No już nie taki młody. No jeszcze... Jak na bramkarza. Można spróbować dokładnie, bo najstarszy u Was zawodnik ma 38? 39 lat, Shunsuke Nakamura, on jeszcze z Arturem Borucem grał w Celticu. O proszę. Więc... To minimum 39 jeszcze i naprawdę może chłopak pokazać, na co go stać. W takim razie jeszcze raz, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia. No to ja dziękuję, było mi bardzo miło. Dzięki.